Cześć wszystkim, nie tak dawno skończyła się gala FM11, tam też miałem swoje typy, o których mówiłem na streamie. Tak się składa, że prawie wszystkie trafiłem, więc dzisiaj postanowiłem, że nagramy typowanie gali FM12, które odbędzie się już niedługo, dlatego że 20 listopada, także korzystając z moich tutaj tipów, prawdopodobnie zarobicie pieniądze, które oczywiście będziecie mogli przeznaczyć w dalszej kolejności na mnie, w donate'ach. Tego też wam życzę, żebyście wygrali i wspierali mnie. Dobra widzowie, zanim przejdziemy w ogóle do typowania, to chciałem wam powiedzieć, że z moim kodem TakeOne550 macie szansę, jeżeli nie traficie swoich betów, dostać cashback w wysokości aż 550 zł. Więc jeżeli wasze kursy będą niestety nieudolne, no to wtedy macie szansę, żeby zagrać sobie jeszcze raz za te pieniądze. Także jeżeli macie skończone 18 lat, wpisujecie w tym momencie kod TakeOne550 i gracie z szansą odzyskania cashbacku. Pamiętajcie, że do tego dojdzie oczywiście minus 12%, bo niestety taki jest podatek, więc tych pieniędzy będzie odrobinkę mniej, ale nadal warto. Wszelkie informacje będziecie mieli w linku w opisie na dole. Oczywiście zachęcam, żeście skorzystali, dlatego że Betflix to jest jeden z najlepszych bookmacherów na polskim rynku. Wspierają sport i jest to jeden z głównych sponsorów gali Fame MMA. Dobra widzowie, domyślam się też, że wielu z was chciałoby się pojawić na Fame 12, dlatego że mamy tutaj dużo emocjonujących starć. No i jednak takie eventy najlepiej uda się z bliska, spod samego oktagonu. I Betflix taką ofertę też dla was przygotował. Link macie w opisie, tam są wszelakie informacje. Możecie wygrać Super VIP-a, gdzie będziecie właśnie mieli miejsce pod oktagonem, Open Bar, z którego też na ostatniej gali korzystałem, bo jeden ze zwycięzców dzielił się ze mną alkoholem od Betflixa, za co jestem wdzięczny, bo tylko u nich jest alkohol lepszy niż samo piwko. No i macie tam jeszcze tak, spotkanie z influencerami, przejazd limuzyną, giftpaki, także generalnie jest o co się bić. Tak jak powiedziałem, wszelkie szczegóły już macie w opisie, także tam was odsyłam, a my w tym momencie przechodzimy do typowania. Tutaj mam wszystkie analizy wypisane i powiem wam, dlaczego ja sądzę, że poszczególne osoby wygrają. Mam nadzieję, że się uda. Sam planuję te walki obstawić, co wam pod koniec filmu pokażę, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Dobra, więc przechodzimy już do pierwszej walki. Jest to Ryba versus Koro. Ogólnie kurs na Ryby jest dużo gorszy, wiadomo, już ma duże doświadczenie, bo bił się wiele razy w oktagonie. Ja uważam, że jest tutaj zdecydowanym faworytem. Uważam, że na pewno tę walkę wygra. Gdyby było inaczej, to bardzo bym się zdziwił. Dlaczego? Po pierwsze, mam wrażenie, że Ryba to jest człowiek, który bardzo stawia na rozwój w Fejmie, bo to są dla niego dobre pieniądze. Nie ma jakby innego, lepszego źródła utrzymania, bo nie oszukujmy się, na freestyle'owych bitwach za dużo pieniędzy niestety się nie zarabia. No a poza tym doświadczenie w oktagonie jednak robi robotę. Uważam, że zawsze osoba, która debiutuje, no, ma bardzo, bardzo ciężko, żeby pokonać już takiego wyjadacza, który chociaż 2 czy 3 razy był i się bił, bo wiecie, publika jednak robi swoje, zabiera tlen. Ja też troszeczkę ćwiczę, co prawda łyżwiarstwo figurowe, ale wiem jak to jest, jeżeli chodzi o sporty. Więc ja uważam, że zdecydowanym faworytem jest Ryba. Jeżeli Koro by wygrał, to bym się przepotężnie zdziwił. Nie uważam, żeby Ryba miał jakieś nadzwyczajne umiejętności, ale myślę, że jak na poziom Fejmu ma wystarczająco wysokie, żeby wygrać. Kolejna walka to będzie Szewcu versus Krycha. Tutaj mamy typy 1,58 na Szewcu, na Krychę 2,15 w momencie, kiedy ja robię właśnie to typowanie. Mimo że Krycha ma większość walk swoich wygranych, ma tylko jedną porażkę, to wydaje mi się, że Szewcu ma jednak nieco wyższe umiejętności. Mam wrażenie, że Krycha w stójkę ma dosyć niebezpieczną, ale jest taki bardzo mocno pospinany, bije właśnie ze spięcia. Myślę, że Szewcu będzie faworytem, chociaż jest to bardzo ciężka walka do wytypowania. Moim zdaniem, mimo przegranych Szewca, obstawiałbym, że to właśnie on wygra. Też podejrzewam, że jest to dla niego takie być albo nie być w federacji, bo podejrzewam, że po przegranej walce już go więcej nie wezmą. Nie oszukujmy się, to nie jest osoba, która ma jakiś duży fame, to nie jest osoba, która robi jakieś zajebiste dymy. Jeżeli on się sam sportem nie obroni, no to niestety nie ma tu czego szukać. Może co najwyżej iść się bić w jakichś półprofesjonalnych federacjach, a z tego co wiem, to na MMA mu bardzo zależy, chciałby się w tym kierunku rozwijać i myślę, że go to wystarczająco zmotywuje do tego, żeby jednak tą walkę wygrać. Więc mimo całej sympatii do Krychy, jak w grę wchodzą pieniądze, to myślę, że Szewcu wygra. I tak też wam radzę, żebyście stypowali, jeżeli chcecie się sugerować rzeczami, które wam teraz mówię. Ale nie musicie, bo potem jak przegracie, będzie na mnie. Przechodzimy do walki kobiet. Walki kobiet to są te walki, które mnie totalnie nie interesują. Jedyna walka kobiet, jaką da się oglądać, to jest Joanna Jędrzejczyk. To jest jedyna kobieta, która fajnie się bije, jeżeli mówimy o MMA w Polsce. Inne walki, tak szczerze, mnie nigdy nie interesują, zwłaszcza te takie amatorskie. Kobiety z reguły nie potrafią jednego technicznego ciosu wyprowadzić, ale w tej walce będzie odrobina inaczej, bo będzie się biła Kamiszka oraz pani Andrzejewska. No i jak dobrze wiemy, obie te dziewczyny coś tam potrafią boksersko, chociaż akurat Kamiszka bardziej tutaj na parterze się zna, bo od wielu lat go trenowała. No wydaje mi się, że jest zdecydowaną faworytką. Kursy mówią same za siebie. Jest tylko 1,30 na jej wygraną, 3,0 na panią Andrzejewską. No myślę, że jednak tutaj żona Artura Szpilki wygra ten pojedynek. Zwłaszcza, że Andrzejewska musi zbijać bardzo dużo kilogramów. Gdyby nie to zbijanie, być może bym zaryzykował i postawił na nią, zważywszy na kurs. Zrobiłbym sobie po prostu oddzielnego beta na jedną walkę. No ale zważywszy na to, że będzie mocno osłabiona, do tego wchodzą gorsze umiejętności, no
to Kamiszka jest zdecydowanym faworytem. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że jest to największy faworyt całej gali, więc zdecydowanie Kamiszka. Mateusz Morański kontra Arkadiusz Tańcula i to też jest ciekawe, bo w ostatniej walce no zdecydowanie Tańcula wygrał, wbrew temu co mówi Morański. Jeżeli chodzi o punktowanie, no tutaj nie ma nawet o czym dyskutować, natomiast sam fakt, że odpłynął tak kondycyjnie, świadczy o tym, że jednak Mateusz Morański ma szansę, żeby ten pojedynek ewentualnie wygrać. Ja zważywszy na to, że uważam, że Arkadiusz Tańcula mocno spadł, jeżeli chodzi o masę mięśniową, podejrzewam, że odstawił różne środki dopingujące, nie chcę pomawiać, ale chyba sam się kiedyś przyznał, że się szprycował, więc nie jest to raczej obraźliwe. A nawet jeśli to mam, to w chuju, jestem najlepszym zawodnikiem MMA, także no, nie spaniakuj. Kurs na Murańskiego jest wyższy i ja też wierzę, że Murański w tym zestawieniu jednak wygra. Jakoś tak coś mi podpowiada. Nie kibicuję ani jednemu, ani drugiemu, tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby wygrać, więc ja w tej walce, teraz pewnie dużo osób w komentarzach mnie zwyzywa, ale ja stawiam na Mateusza. Myślę, że Murański wygra i nawet myślę, że może się to skończyć przed czasem. Murański ma dużą siłę ciosu, ale technicznie Arek wygląda lepiej. Zusie kontra Marti Renti. Znowu walka kobiet, tym razem niestety to jest walka pod tytułem Lecą traki. Jedna z tych walk, które najchętniej bym po prostu przeczekał. Ja tam będę na evencie, więc możemy się spotkać na fejmie. Prawdopodobnie jak będzie walka z Usie i Marti Renti, to akurat pójdę coś jeść, bo mi się na to patrzeć kurwa nie chce. No ale w tym zestawieniu ja bym akurat sobie darował typowanie, bo wydaje mi się, że tego się trafić nie da. Ja tą walkę osobiście pomijam. Na Marti Renti kurs jest bardzo wysoki w dniu dzisiejszym, bo aż 2,90. Więc jeżeli ktoś chce zaryzykować, to pewnie śmiało może spróbować. Ja uważam, że najlepiej byłoby to najzwyczajniej w świecie zeskipować. Fit Lovers kontra Kasper Błoński. Kasper Błoński mnie zaskoczył, bo szczerze nie podejrzewałem, że będzie miał predyspozycję do tego sportu, a uważam, że bardzo fajnie wyglądał na poprzednich galach. Pewnie dużo też osób się ze mną nie zgodzi, bo Błoński nie jest specjalnie lubioną personą w internecie, ale moim zdaniem trzeba mu oddać, że jakieś tam predyspozycje do tego sportu ma. Co potrafi Mateusz z Fit Lovers, totalnie nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że ma bardzo dużą przeszłość, jeżeli chodzi o różne sporty, więc prawdopodobnie wydolnościowo będzie sobie dawał radę. Natomiast technicznie, kurczę, ciężko powiedzieć. Myślę, że bezpieczniejszym typem w tym momencie byłby Błoński, tylko że kurs jest na tyle niski, że finalnie grubo się zastanawiam, czy aby na pewno to robić, ale jednak postawię na Kacpra. Myślę, że jest bardzo zdeterminowany i też mu zależy na tym, żeby tą karierę w fejmie robić. Taki trochę drugi Adrian Polak, zresztą bliscy koledzy, więc myślę, że Błoński jednak wygra przez fakt, że jest już doświadczony i będzie jednak wchodził z większym luzem na głowie, tak podejrzewam. No i pan Bestia kontra Radzikowski. Bestia ma już doświadczenie, na pewno będzie miał mniej siły, dlatego że Radzikowski to jest ziomek, który był strongmanem, zresztą jeden z najsilniejszych Polaków. Teraz pytanie, na ile ta siła się przyłoży. Miał dużo czasu, żeby się przygotowywać, bo z tego co wiem, to ćwiczy koło pół roku, więc to i wydolność też mógłby zrobić. To mi się podoba właśnie na tej karcie, że jest dużo moim zdaniem niewiadomych, takich naprawdę niewiadomych, gdzie wszystko może pójść w obie strony tak naprawdę. Ja bym tutaj ze względu na lepszy kurs zaryzykował, na Radzikowskiego zagłosował, bo myślę, że jak on machnie ręką, to może spaść głowa, więc Radzikowski mam nadzieję, że nie zawiedzie. Kurs 2,20, tak też będę typował. Polak kontra Wiewiór. Tutaj ogólnie nie wiem dlaczego tak jest, ale wszyscy uważają, że Wiewiór jest murowanym faworytem, że zabije Polaka. Rozmawiałem z jednym i z drugim prywatnie, obaj wydają się być pewni siebie. Kurs na Polaka jest dużo wyższy. Ja powiedziałem szczerze, ostatnio widząc Wiewióra, że moim zdaniem jest to walka 50-50. Wyśmiał mnie, powiedział, że on go zabije, że jest by far od niego lepszy. Jestem ciekaw, czy te słowa będą miały odbicie w rzeczywistości, czy nie. Ja nadal wierzę, że walka będzie wyrównana, bo Polak jednak dużo ćwiczy, jest zawzięty. Normalnie stawiałbym na Wiewióra, gdyby kursy były troszeczkę inne, bo myślę, że jednak jest troszeczkę lepszym zawodnikiem. No ale tutaj będę greedy na pieniądze. Uważam, że jest mniej więcej 45% do 55% na korzyść Wiewióra. Postawię na Polaka. Dzisiejszy kurs to 2,60, więc mam nadzieję, że grubo pomnoży swój majątek. No i przechodzimy do walki w wieczoru. Kasiusz kontra Wrzosek. Wiele osób tej walki nie chce oglądać, bo mówi, że boks nie jest interesujący. Ja uważam, że boks jest zajebisty. Tylko lepiej, gdyby był jednak w małych rękawicach, bo jak chodzą z małej rękawicy ciosy, to są nokautujące. Tych dużych wygląda to moim zdaniem mniej widowiskowo. Duża przewaga wzrostu, jeżeli chodzi o Kasiusza. Na pewno dobre umiejętności bokserskie. Natomiast Wrzosek też jest twardym jednak zawodnikiem. Jest to osoba, która profesjonalnie siedzi w MMA od kiedy tylko pamiętam, od kiedy sam śledzę ten sport. I ja mimo wszystko myślę, że Kasiusz będzie bardzo chciał się odgryźć za ostatnią swoją walkę z Normanem. I gdzieś tam, ja nie lubię Kasiusza. Uważam, że jest głupim cwaniaczkiem, który wybił się tak naprawdę na powtarzaniu tych samych słów. Kurwo jebana, chuj ci w dupę, coś tam wyzywał, rudy gej.
No, różne takie. Jakieś takie infantylne, nieprzemyślane przez Wiskę jako człowieka nie lubię, jako sportowca szanuję, bo uważam, że faktycznie ma talent do tego sportu i jest całkiem niezły. Myślę, że Kasiusz wygra. Nie kibicuję mu, ale Wrzoskowi też w sumie nie kibicuję. Obaj są mi obojętni. Myślę, że Kasiusz wygra, więc tak też będę typował. Także moje typy już znacie, okaże się już niedługo, bo 20 listopada, czy miałem rację, czy też nie. Napiszcie w komentarzu, na kogo wy typujecie, na jaką walkę czekacie najbardziej. Mnie najbardziej interesuje walka Polaka i Wiewióra, bo myślę, że tam jest dużo złej krwi i będzie się działo. Ale chętnie posłucham też waszych opinii, także piszcie, korzystajcie z mojego kodu TakeOne550. Pamiętajcie, link w opisie, cashback 550 zł. Poza tym możecie wziąć udział w konkursie, gdzie wygracie super VIP-y. Wtedy spotkamy się już stricte na wydarzeniu, zbijemy piątkę, napijemy się alkoholu i będziemy wspólnie kibicować naszym faworytom. Ja oczywiście będę kibicował ludziom, na których zagłosowałem, żeby wygrać pieniądze i jakoś fajną imprezkę sobie odpierdolić. Także trzymajcie się. Nie to kurwa na rękę!